Cześć, witamy Was bardzo eksperymentalnie dzisiaj w naszym kolejnym spotkaniu. Ja mam na imię Ewa, to jest moja mała pomocnica. Aniela. No właśnie, to jest Aniela. Dzisiaj poeksperymentujemy z materiałami, które na pewno macie w kuchni i ma Wasza mama w kuchni. Przed nami tutaj już taki pierwszy eksperyment buzujący, który bardzo dobrze znacie, bo już się z nim spotkaliście, czyli tak zwana lawa lampa, gdzie do wody dodaliśmy barwnik, dodaliśmy też olej i taką tabletkę musującą i nam to wszystko pięknie się musuje. Ale dodatkowo jeszcze zrobimy inne doświadczenia, do czego nam będą potrzebne. Słoik, woda, kubeczek do rozmieszania barwnika, pieprz zwykły, kolorowy barwnik, olej, kolorowe cukierki i tutaj mamy co? Mydło. No nie mydło, tylko płyn do naczyń i troszeczkę z wodą rozrobione. To teraz może tak. Aniela, rozłóż kolorowe cukierki naokoło. Ja wiem, że chciałoby się je zjeść, ale dzisiaj wykorzystamy je do innego celu. Taką zimową aurę, jaka jest za oknem. Ja myślę, że każdy tęskni za słońcem i każdy tęskni za kolorami pięknymi, wiosennymi i letnimi. I my takie kolory sobie zrobimy. Jeżeli cukierki zostaną, a rodzice się zgodzą, można je zjeść. My je tutaj wrzucamy i uwaga, tak żeby wszyscy widzieli, dolewamy. Co dolewamy? Wodę. Dolewamy wodę. Jak już tą wodę dolejecie, nie ruszamy talerzykiem, nie ruszamy stołem. Poczekamy, aż ta woda zaczarnie nam nasze cukierki. Dosłownie chwilę wystarczy poczekać i tu już się zacznie coś dziać. W międzyczasie przygotujemy sobie taką mieszankę do naszego słoika. Aniela, dolejesz oleju? Tak, ale ile? Ja powiem Ci ile. Tylko wiesz co, tak, złap łapkami, żeby nam się nic nie wylało. Pamiętajcie, żeby był dorosły koło Was. Połowa słoiczka to olej. O, super. Jaki kolor wybieramy? Wybieramy. Fioletowy? Będzie taki bardzo ciemny. Ja mam akurat takie barwniki w proszku. Daję ich bardzo mało. Rozmieszam. Uwaga. I dolewamy teraz do naszego słoiczka. Przesuń się, żebym dobrze wlał. I zakręcam. Za chwilę się tym zajmiemy. Zobaczcie, co się zadziało tutaj na naszym talerzyku. Kolory z cukierków rozpuściły się w wodzie. Z racji tego, że nie dotykamy tego talerzyka, one bardzo pięknie nam się tutaj pojawiły jako takie kolory tęczy. Więc to jest takie apetyczne, bardzo kolorowe doświadczenie. Natomiast zobaczcie, co mamy w słoiku. W słoiku na samej górze mamy jasny kolor, na dole mamy ciemny, fioletowy. Spróbuj, Aniela, pomieszać te dwa płyny, przekładając raz w tą, potrząsając słoiczkiem. Ktoś tu nie jadł obiadu. Mocno. Zobaczymy, czy nam się te dwa płyny, które tutaj wlaliśmy, wymieszają. Wymieszały się? Tak. No właśnie, a zobacz, co się robi. Zobaczcie, co się zaczyna dziać. One się wcale nie wymieszały. Te nasze dwa kolory zaczynają nam się oddzielać. To jest taka sama sytuacja, jaka w naszej lawie. Po uspokojeniu się tabletki mamy oddzielone dwie substancje, czyli olej i wodę. Zobaczcie, jak pięknie nam to wszystko tutaj się ładnie rozdzieli. Kładę nasz słoiczek, żeby pięknie było widać. I moi drodzy, trzecie doświadczenie. Do niego jest nam potrzebny. Co jest nam potrzebne? Talerz. Talerz jest nam potrzebny. Jest nam potrzebna woda. Odkładamy naszą tęczę na boczek. Im bardziej ruszam talerzem, tym oczywiście ona bardziej się będzie mieszać. I teraz, moi drodzy, dosypuję pieprzu, a Ty rękawki podnieś do góry. Świetnie.
Zamocz dobrze paluszek w wodzie i w płynie. O! Mamy kolorową wodę. Spróbuj drugi paluszek. Bo tu nam się palec pokolorował. Ja wsypię pieprzu na wodę, a Aniela palcem z płynem dotknie powierzchni wody. Zobaczymy, co się zadzieje z tym pieprzem. Uwaga, Anielka, dotknij. Zobaczcie, cały pieprz nam uciekł. On tak bardzo się wystraszył tego płynu, że uciekł. Słuchajcie, trzy proste doświadczenia plus znana Wam lawa lampa. Jak zrobicie doświadczenie, możecie nawet rodzicom dać do potrząśnięcia słoik. Okaże się, że mamy dwie warstwy, dwa kolory. Jak dodacie do tego tabletkę musującą, to będzie nam bulgotało, więc polecam. Pobawcie się pieprzem i pobawcie się płynem oraz kolorowymi skittlesami. Myślisz, że możemy jednego zjeść? Tak. Ale ja Ci dam do buźki, bo Ty masz buzię od pieprzu, nie? Nie wiem, czy rodzice się zgodzą, zapytajcie. Dziękujemy Wam pięknie za te doświadczenia. I co? Widzimy się, słyszymy się niebawem. Pożegnamy się? Pa! Pa!